Mamy trzy wektory w R2, x0, x1, x2. Teraz jeżeli na płaszczyźnie narysujemy układ współrzędnych, no to punkty płaszczyzny wtedy jednoznacznie odpowiadają naszym parom liczb, czyli tym wektorom. Czyli możemy te wektory teraz wykreślić w naszym układzie współrzędnych. Zacznijmy od x0, to jest minus 2, minus 2, czyli to jest punkt tutaj, czyli możemy ten wektor reprezentować przez taką strzałkę od początku do punktu współrzędnych minus 2, 2, to jest x0. Teraz x1, no to jest minus 2, 2, czyli to jest coś takiego. Tu jest wektor x1, no i wektor x2, no możemy zauważyć, że x2 to jest minus x1. Prawda? Minus 2, 2, 2, minus 2. Czyli co to znaczy? Że ten wektor jest przeciwny do tego wektora, zatem koniec tego wektora, początek układów współrzędnych i koniec tego wektora x2 leżą na jednej prostej, czyli to jest przedłużenie jakby w drugą stronę. To jest x2. Dobrze. I teraz naszym celem na początek jest znalezienie opisu tego odcinka. Odcinka, który łączy punkt x0 z punktem x1, nazwijmy L0 ten odcinek. No otóż zauważmy, że tak, że na przykład jeżeli weźmiemy ten punkt tutaj, to jak ten punkt otrzymać? Ano do wektora x0 należy dodać taki wektor, prawda? Zgodnie z regułą równoległoboku, jak do tego niebieskiego wektora dodamy ten wektor, no to właśnie wylądujemy tutaj. Teraz, jeżeli powiedzmy chcemy dostać ten punkt, no to musimy dodać taki wektor dłuższy, prawda? Tutaj na przykład. Wreszcie, jeżeli chcemy otrzymać x1, no to musimy dodać co? No dodać taki wektor. Teraz, co to jest za wektor tutaj? Co to jest za wektor? Ogólnie, jeżeli pomnożymy ten wektor przez pewną liczbę pomiędzy 0 a 1, no to i dodamy do wektora x0, to właśnie dostaniemy wszystkie punkty z tego odcinka. Teraz, co to jest za wektor? Ano ten wektor to jest nic innego jak x1 minus x0. Dlaczego? No to co? Co to jest x1 minus x0? No to trzeba do wektora x1 dodać wektor minus x0, czyli minus x0 to jest ten wektor. No i co? I zgodnie z regułą równoległoboku to jest właśnie wektor x1 minus x0. No dobrze, czyli ten nasz odcinek L0 to jest zbiór L0, to jest zbiór postaci x0 plus pewna liczba, nazwijmy ją t razy x1 minus x0, no gdzie to t jest dowolną liczbą pomiędzy 0 a 1. Prawda? Jak t jest równe 0, to mamy ten koniec, czyli x0, a jak t jest równe 1, to mamy x0 plus x1 minus x0, czyli x1, czyli ten koniec odcinka. No dobrze, teraz tak, jeżeli pozostałe boki tego trójkąta, powiedzmy drugi bok L1, czyli ten bok, no ponieważ te wektory leżą na jednej prostej, to będzie L1, nazwijmy L1, czyli L1 to będzie co? No już nie będę powtarzał, czyli to jest x1 plus dokładnie w ten sam sposób x2 minus x1. No i znowuż t jest dowolną liczbą pomiędzy 0 a 1. No i wreszcie trzeci bok trójkąta, czyli ten, nazwijmy go L2. I L2 to jest co? x2 plus t razy x0 minus x2. I znowuż t jest dowolną liczbą pomiędzy 0 i 1. Czyli w ten sposób otrzymaliśmy trzy boki pewnego trójkąta. Dobrze, teraz powiedzmy, że mamy pewne odwzorowanie liniowe z R2 w R2, czyli nazwijmy je może T, duże T, R2 w R2. Jak mówiliśmy w poprzednich filmach, takie odwzorowanie jest reprezentowane przez mnożenie przez macierz, czyli T od AB, to jest pewna macierz konkretna. Napiszmy to, weźmy konkretną macierz 1, minus 1, 2, 0 i mnożenie wektora przez macierzy przez ten wektor AB. To jest obraz punktu AB w odwzorowaniu T. No i teraz chcemy znaleźć, jak wygląda obraz naszych odcinków w tym odwzorowaniu T. No dobrze, policzmy może najpierw, co to jest T od L0. No to co, to L0 jest zbiorem, czyli pewnie trzeba by wziąć tak, że biorę dowolny punkt tego zbioru i liczę
znajduje jego obraz w odwzorowaniu T, czyli to będzie T od x0 plus T x1 minus x0. A to będzie zbiór takich punktów i T, znowuż T małe, jest pomiędzy 0 i 1. To są wszystkie punkty tej postaci. No ale T jest odwzorowaniem liniowym. Skoro T jest odwzorowaniem liniowym, no to tu mam sumę dwóch rzeczy, czyli mogę napisać, że to jest T od x0 plus T i drugi wektor to jest T x1 minus x0. I znowuż T jest większe równe 0, mniejsze równe 1. No ale tak, T jest skalarem, czyli obraz w odwzorowaniu liniowym, to mogę wyłączyć T przed, jak gdyby przed znak tego odwzorowania liniowego, czyli będę miał T i tu będę miał T w działaniu na różnicę wektorów, no ale to jest znowuż różnica T od x1 minus T od x0. Tak? I T jest dowolną liczbą pomiędzy 0 a 1. Teraz porównajmy to z tym. Otóż widzimy, że co to jest? No znowuż to ma taki sam opis jak ten odcinek, tylko tym razem to jest odcinek o końcach t od x0 i t od x1. Aha, czyli żeby znaleźć obraz naszego odcinka w odwzorowaniu liniowym, wystarczy znaleźć obrazy jego końców. Czyli innymi słowy, obraz odcinka w odwzorowaniu liniowym jest odcinkiem, którego końce są obrazami końców naszego danego odcinka. Wobec tego, żeby znaleźć obraz naszych trzech boków naszego trójkąta, musimy znaleźć obrazy punktów tx0, tx1 oraz tx2. Czyli zacznijmy od t od x0. No to co? To mamy dane macierz 1, minus 1, 2, 0. Teraz x0. x0 to było minus 2, minus 2. Minus 2, minus 2. Czyli t od x0, czyli to jest 1 razy minus 2, to jest minus 2, plus 2, czyli 0 i minus 4. Czyli t od x0 to jest wektor 0, minus 4. Może zapiszmy sobie tutaj. T od x0 to jest 0, minus 4. To jest punkt o współrzędnych 0, minus 4. Potem t od x1, to jest minus 2, 2, czyli t od x1 no to jest ta sama macierz 2, 0 i to było jeszcze raz, sprawdźmy, to było minus 2, 2. Minus 2, 2. Wobec tego co? To jest 1 razy minus 2, to jest minus 2, minus 2, czyli minus 4 i 2 razy minus 2 to jest minus 4. Czyli t od x1 to jest minus 4, minus 4. T od x1. Minus 4, minus 4. No i t od x2, t od x2 to już właściwie nic nie musimy liczyć, dlatego że t od x2 x2 to było minus x1, czyli to jest t od minus x1, czyli to jest minus t od x1. Czyli t od x2 to będzie 4, 4. Czyli t od x2, t od x2 to jest 4, 4. No dobrze, to wykreślmy teraz te punkty. T od x4, 4, czyli to jest 2, 4, 4. Tu jest 4, 4, czyli tu jest t od x2. Dobrze, teraz t od x1. T od x1 to jest minus 4, minus 4. Aha, czy to będzie tutaj minus 4, minus 4. Nie, przepraszam, za daleko tutaj mi się pociągnęło. Cztery jest tutaj, prawda? 4, 4. Tylko na czerwono, to jest, tak, 2, 4, tak, tu będzie 4, 4. Czyli tu jest t od x2. Teraz t od x1 to jest po przeciwnej minus 4, minus 4, to będzie tutaj. T od x1.
I t od x0 to jest 0 minus 4, tak? 0 minus 4, czyli to jest tutaj. T od x1. No i tak jak mówiliśmy teraz obraz tych boków, no to trzeba połączyć obrazy. Czyli obrazem L0 będzie odcinek, który łączy T od x0 z T od x1, czyli ten odcinek. T od L0. Potem mamy co? Potem L1 to było coś, co łączyło x1 z x2, czyli to T od L1 to będzie coś, co łączy T od x1 z T od x2. T od x1, czyli to będzie to. No i wreszcie T od L2 to będzie coś, co łączy, prawda, T od x2 z T od x0. To będzie. T od L2. Czyli obrazem tych trzech boków trójkąta jest taki trzy boki innego trójkąta. Teraz ja już tego nie będę mówił, nie będę tego pokazywał, ale można przypuszczać, że właściwie jeżeli weźmiemy teraz punkty wewnątrz trójkąta, no to obrazami tych punktów będą punkty wewnątrz tego trójkąta i rzeczywiście tak jest. Prawda? Czyli obrazem takiego trójkąta to będzie trzeba znaleźć obrazy jego wierzchołków, no i to tworzy nowy trójkąt i wnętrze tego trójkąta jest obrazem naszego danego trójkąta w odwzorowaniu liniowym T, czyli to jest nasze odwzorowanie liniowe T. No i jeszcze raz chcę podkreślić, że aby znaleźć obraz odcinka w odwzorowaniu liniowym, wystarczy znaleźć obrazy jego końców i połączyć ze sobą. Czyli obraz odcinka o jakichś końcach, to jest odcinek o końcach będących obrazami końców naszego odcinka danego. No i teraz jeszcze, żeby tutaj się używałem słowa obraz, prawda, obraz podzbioru, czyli jeszcze raz, co to jest, jeżeli mam pewien zbiór, to T od L0, prawda, czyli biorę, przykładam T do wszystkich elementów mojego zbioru L0, no i otrzymuję nowy zbiór. I ten zbiór nazywam obraz zbioru L0 w odwzorowaniu T. No i to nie musi być odwzorowanie liniowe, może być dowolne odwzorowanie. I taka jest nomenklatura, prawda? Że jeżeli mam pewien podzbiór w dziedzinie, to przykładam moje odwzorowanie do wszystkich punktów tego podzbioru, otrzymuję podzbiór w obrazie przeciwdziedzinie, prawda? I ten zbiór to jest obraz zbioru L0 w odwzorowaniu T.